Siema, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kołeki. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Minecraft. Tak, w Minecraft. I ogólnie, o, zapomniałem wyłączyć chyba darmo ten skrzynek. Ale mniejsza. No. Kurde. Dobra. Dobra, zbieramy wszystkie rzeczy. Zapomniałem wyłączyć po prostu skrzynek darmowych, bo tak jakoś mi się ustawiło, że znaczy, tak mi się jakby w głowie ustawiło, żeby zawsze je brać, bo tak brałem zawsze ten skrzynki sobie, te bonusowe. No i rozumiecie chyba. No mniejsza z tym, fajnie, działka. Tak sądzę, że chyba weźmiemy tylko buraczki i resztę rzeczy i spadamy od tej działki, bo no po prostu nie chcę, żeby to były takie bardziej cheaty. Nie chcę, żeby to były cheaty, ja chcę, żeby to była taka zwykła gra. Nie chcę, żebyście myśleli, że ustawiona gra w Minecraft, ble, ble, ble. A ja w ogóle tego nie ustawiałem, po prostu tak patrzę. Dlaczego nie mam entuzjazmu takiego? Dlatego, ponieważ już nieraz widziałem takie działki, więc to nie jest już jakaś podnieta taka dla mnie, czy coś w tym stylu. Rozumiecie chyba? Jak nie, to... To... Ups! Tu. Czegoś chyba stąd nie zebraliśmy, bo coś tu lewitowało, ale mniejsze. Ciekawe, co możemy strajdować z nimi. A tu? Strajdować mogę się z nim. A. No spoczko. Chyba, że zrobiłbym dwie serie. Jedna właśnie z tego serwera, a druga w ogóle z innego serwera, który byłby właśnie takim totalnym survivalikiem. I byśmy tam tylko patrzyli, co się tu robi. Dobra, ja tak zrobię. Więc to jest nowa seria, która będzie zapewne nazywać się Życie na wsi albo Wiejskie życie. Szczerze to nie wiem. A co wy tu chcieliście razem porobić? Ty no, trzeci jeszcze? To ja stąd wychodzę. Ole, ole. Trochę ladży Minecraft, ale to się da znieść jeszcze. O, ja pamiętam, jak zawsze to dobudowywałem. O, jak ja uwielbiałem to kiedyś. Szczerze, to dawno nie grałem w Minecraft. Znaczy, dawno ogółem, dawno. Znaczy, dawno nie grałem w taki survival prawdziwy. Po prostu. Bo w Minecrafta grałem nawet dzisiaj na Skylandzie. Miałem nagrywać z Raczkiem, ale jemu się nie chciało. Wciąż mi truł, żebyśmy zagrali w coś innego. Czekajcie, szukam tutaj tego. Kuźni, to chyba to? Nie, to nie to. Jaki wysoki dom. Poczekajcie chwilę. Halo. No. Halo, nagrywam. Spoko, dobra, nara. Dobra, no to i my tu. Ogólnie właśnie zadzwonił do mnie Rakuś. Po co, nie wiem. Szanuj zieleń, boś nie jeleń. A co, jeleń ma przywileje? Uprawnienia? Kurde, ja szukam tutaj tej kuźni całej, o ile to się tak nazywało.
Już nie pamiętam, czy to była kuźnia. Kowal, kowal, to był kowal przecież, no. Ale gdzie ten kowal? O Jezu. No nie ma kowala. Ale biedna ta wiocha. Dobra, i tu będziemy mieć wiejskie życie. Czekajcie, gdzie byśmy mogli się osadzić? Znajdźmy sobie 3 owce. Tak ze 3? O, albo z tych dwóch, jak wydropi mi 3 te. 1. Turururu, turururu, turururu. Dobra, są 3 owce. Trzy owce, 3 wełny. I się chyba osiedlimy, szczerze mówiąc, nie wiem gdzie. Ja bym się osiedlił w tym najwyższym. Albo coś. Nie żeby coś, ale to jest fajne. Ej, ja sobie tam zrobię drabinki. Poczekajcie. O, mamy akurat troszkę. Mamy. Ty, jak my mamy na drabinki chyba z tych patyków. Co mamy? Aha, trochę dziwnie to zabrzmiało, jakby coś rozwalało te drzwi. Dobra. 3. Załóżmy, że tyle starczy. Dobra, jak tyle starczy, to my stąd bierzemy to. Bookshelfów nie będziemy stąd brać. Bo to będzie niby biblioteka. Jak oni się tu dostali? Mam dwóch współlokatorów. Chyba geje. Lol. 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 Dobra, zrobimy tak, jak ja zawsze robię w Minecrafcie. Zabudujemy tutaj wszystko. To jest chyba oświetlony cały dom. Dobra, poczekajcie, zróbmy se łóżeczko, łuzio. I nie wiem, ale może nagram tą serię jeszcze z kimś. Ej, tu są jeszcze łóżka zwykłe! O lol! Ojeju, ojoj, jakie to smutne. Zwykłe łóżka. Ej, ale żeby to ładniej wyglądało, zróbmy może im też. Albo nie, im zróbmy dywaniki. Ojoj, to będzie takie smuteczek. Jest! Tak się skacze, ludzie. Nie umiecie skakać? Uczcie się ode mnie, czyli od najlepszych. Wow. I am the one player. Lay it the gun. Weigh it on the gun. I patrzcie, takie życie na wsi. Prawdziwe życie na wsi. Na wsi, jakby ktoś nie skumał. Głodny jesteś? Idziesz sobie. Jeszcze jesteś głodny? Idziesz sobie. I idziesz sobie. Ej, czy mi się zdawało, czy on rozwala ten? Czy on zbiera plony? Ty, to jest chyba farmer. Lol. Czekajcie, czy on to zbierze, czy co on z tym odwali? Jak on zawala? A no tak, zombie, 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 zombie.
Zombie atakują. Dobra, cześć koledzy. Wiecie co? Ja się położę spać, a wy się bawcie dalej. A co to za niecne wchowanego się bawicie? O, jak pięknie. Żartowałem. To nie jest pięknie. To jest smutne. Kurde. Zobaczmy, może jest tu jakaś łowcunia. Tak na widoku. O. Buraczki, cebulaczki. Se weźmy. Weźmy. Ja w ogóle zanim skumałem się, że buraków się nie sadzi jako buraków, tylko nasiona buraka, to trochę to potrwało. Bo w ogóle ostatnio grałem w taką zarąbistą grę, tylko miała jeden mały błąd. Miała nasiona ziemniaków. Chyba kumacie ten błąd. Jak ktoś jest naprawdę niekumaty, to teraz mówię pozdro dla kumatych i jak ktoś kuma, to pozdrawiam, lol. Biegamy, szukamy. O, mięso. Mięso. Zabijam rampka, lol. No daj mi mięso, chamie. 3 mięsa aż? Oj. No to dobre meme. No tylko 2? Z tamtego wypadły 3. Nie bądź gorszy od kolegi. Ze wszystkich wypadają teraz po 2. Tylko tamten był taki hojny. Lol. Ta seria będzie odpałowa. Pozwalam do tej serii ludziom cringe'ować. Cringe są dozwolone i wskazane. Lol. O lol. Rozwaliło się chyba nam pole. Lol. Bywa. Fajnie. Ha. Ty, ja słyszałem tam owce gdzieś. Gdzie ją kitracie? Gdzie kitracie przede mną owcunię? Łowcunio, gdzie jesteś? Łowcunio! Kć. Widzę, gdzie ją skitraliście. Aż taki głupi nie jestem. Tu. Potrzebne mi tylko troszkę twojej wełny. Daj to. Kurde. Jak się robiło w ogóle dywaniki? Chyba z 2, tak? To mi potrzebne będą aż tylko 2. Duduś. O, ja se to tak zrobię. I tak, będę biegać z owcami. Ej, czekajcie, a możemy biegać w... Czy na to zwabimy ich? Czy na to zwabimy? Aha, czyli teraz się je na to wabi. Wabi. What? Uciekł! Uciekł na widok mięcha. Hejo! Mam mięsko! Mam kilof! Mam siekse! Chyba nie lubi kwiatków. Podrasta! Będę tutaj chodził po całym świecie w poszukiwaniu owiec. Lol.
Możecie policzyć, ile razy w tym odcinku powiedziałem słowo LOL. Bo to jest takie zdałnione, takie LOL. No. Ok. Dobra, to idziemy. Dobra, czekajcie. Kurde. Czemu żadnej owcy tu nie ma? Kurde, wywaliłem marchew. Marchew jest zdrowa i pożywna. Żartowałem. Jak mu się skończy marchew, to zeżre mięcho. Nie baw się, gówniarzu, drzwiami. Czekajcie. W ogóle czekajcie. Bo my se tu robimy ten. No dobra. To my teraz robimy ten domek tutaj w ogóle, jak robimy teraz. To ja nie wiem, czy im się opłaca w ogóle robić to. Czekajcie, może u kogoś w ogóle to wymienimy. Od nich kupimy to. O, dobra, sprzedamy im jakieś nasienie. Manioki. Ej, szczerze? Właśnie, zapomniałem wam powiedzieć, w opisie będą linki do moich stron i tak dalej. No, będą linki do moich stron, typu do mojego sklepu i tak dalej. Więc jak ktoś jest zainteresowany, to proszę o wchodzenie i po prostu poinformowanie mnie, że jest, no, że jest ktoś chętny na rzeczy, które ja tam oferuję. Ogólnie sklepik jest ogółem, kurde, wypadło mi, no mam to na końcu języka. Sklepik jest ogółem taki, ze słodkościami i tak dalej, tam robię ogólnie, ogółem robię tam słodycze i resztę na zamówienie, więc jak ktoś by był zainteresowany, to proszę składać swoje zamówienia tam. Tam jest wszystko opisane w części zamówienia albo w części informacjach o czymś tam. Nie pamiętam, dawno tam nie wchodziłem, szczerze mówiąc. Tam ogółem zobaczycie sobie sami tą całą stronę. Zobaczycie tą stronę, to zrozumiecie, o czym mówię. Tam na tej stronie, kurde, tam jest napisane ogółem wszystko, co musicie zrobić, jak musicie to zrobić i gdzie musicie składać zamówienia. Zamówienia możecie składać albo, no, drogą, kurde, zbagowaliśmy się. Albo drogą telefoniczną, albo drogą albo drogą telefoniczną, albo mailową. Jeśli wybierzecie drogę telefoniczną, przyjdzie do was SMS o tym, że zamówienie zostanie zrealizowane za tyle i tyle dni. Znaczy, będzie właśnie takie SMS do was przyjdzie, że zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu, załóżmy, tygodnia, albo dwóch tygodni, albo tak dalej i tak dalej. Rozumiecie chyba. Jak rozumiecie, to spoko. I radziłbym zamówienia robić tydzień co najmniej z wyprzedzeniem, co najmniej tygodnia, co najmniej. Więc jak coś, to przepraszam za ten, za rzeczy, za nieporozumienia i tak dalej, ale... A, i jest możliwość odbiór... odbiór osobisty albo do wózka do domu. Znaczy, jeśli mieszkacie w Warszawie, to jest do wózka do domu. Tak, dziękuję. I nie będzie to mailem,
Tylko po prostu umówimy się na jakiś dzień. Ja będę wtedy z osobą normalnie dorosłą, albo nie, albo bez. Nie wiem, mniejsza z tym, będę na pewno wiem, że będę u was. Tego możecie być pewni, wtedy będę u was. Serio? Dirt? Dziura? Dirt? 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 What the hell? WTF? Co jest? Ej, to było dużo wyższe przecież. What the hell? Ej no, czy tylko mi się zdaje, że to było dużo wyższe? I jest nadal dużo wyższe? Czy to nie było dużo wyższe? Cik, cik. Dobra, to zabudujemy, żeby a i tak jak będą, to ich usłyszymy. No patrzcie, to jest wysokie na tyle kratek, więc WTF? What the fuck? No i to rozumiem, pełna profeska. Ale mniejsza z tym. Chyba na trzeciej nocy skończymy dzisiejszy odcinek. Tak ogólnie skończymy. Ej, patrzcie, lol. Ciekawe co zje. Ty, jak ja w ogóle na peacefulu jestem? No. Nie, no normal mamy difficulty. Normal, hard, peaceful. Dobra, jak jest normal, no to spoczko. Jump boosta na szczęście mamy wyłączonego. Tylko mnie chamy nie zepchnijcie. Bo was zabiję. Ale szkoda, że wioska jest taka biedna i nie ma kowala. No, wtedy by było tak pięknie wszystko. Czekaj, nasienie zostawmy, to zostawmy, to zostawmy. To weźmy. To weźmy. I co my tu jeszcze mamy? To weźmy. I to weźmy. Zobaczymy, co u nich sprzedamy, a czego nie. To sprzedamy 100%. Jak to dziwnie zabrzmiało. Dwa razy u niego sprzedałem, bo... O, posłuchajcie tego. Kurde! Nie wyszło, ale też dwa razy u niego sprzedałem teraz. O, spoko, u niego możemy kupić za 6 emeraldów z enchantowaną na Unbreaking 2. Attack the mage, bla 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 bla, when in my hand. Tylko Unbreaking? Jak to się chłopie nie opyla. Ale co do tego, węgla, to się opłaca. Jeszcze lepiej, gdyby to mógłby być węgiel drzewny. Czekajcie, czekajcie. Spadaj! Dobra. Walniemy cię rączką, żeby cię nie uszkodzić. Dobra, dzięki. Patrzcie, patrzcie. Bu. Patrzcie, nie mogę zbić tych szyb, ale gra aktorska. Tak, autorska gra. Gra aktorska niczym normalnie na. No nie wiem gdzie. Na przykład na tajemniczej wyspie. O, chociaż nie, no, tam czasami tylko była taka gra autorska, że dealer zamknięte. Jest za wysoko. Wale to. Zasiejmy tu wszędzie. Kurde. Zostawiliśmy nasienie w domu. Zabierzmy te nasienie. Nasienie. Zostawmy to. To weźmy. To weźmy, mówię.
Halo! Mamboleiro, mamboleiro, la 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 la. Ale tak troszkę nam to tylko spadło, a ty zeżarłeś cały steak. What's up guys, my name is PewDiePie. What is this? Suck my dick. Jak widzicie na difficulty 1 normal w ogóle nam się nie pojawiają, a co dopiero by było na easy. Wyobrażacie to sobie? Bo ja nie chce mi się. No ich tu w ogóle tak trochę ich tu w ogóle nie ma. O nie, tam jest krypcia. Creepa. O, następny Creeper. Ja wolę to pozbierać. Nie. Odwal się. A się obsrałem. Lol. Chociaż wiem, że on nie jest straszny. Lol, zdychaj. Tak się zabija potwory gołą sikierą. Siekiera. Mój dom. Pisz od lat, mój dom. Come on stairs, baby. I love you. Biegniemy do domu. Do domu. Co to za spiski? Co to za spiski? To chyba jest druga noc, czy mi się zdaje, bo szczerze nie liczyłem tego. Sorry. Jeśli to druga noc, to sorry. A jeśli pierwsza, no to spoko. Dobra, poczekajcie, weźmiemy to. Chyba ktoś mi wbił na chatę. Na serio. Lol. No, jednak to nic nie było. To chyba było moje krzesło, szczerze mówiąc. Ale coś po prostu rąbnęło. Tak jakby. Ale mniejsza. Zaraz to się trochę obsrałem, szczerze mówiąc. Ale nie, zaraz to naryły tak trochę. Obsrando. O, tamten menel biega. Kurde, szkoda, że jeszcze pająków nie poubijaliśmy. Czekajcie. A, dobra. Dobra. To popatrzymy na świt. I szczerze, mamy jeszcze drabinki? Mamy, no to szybko. Kurde.
Kurde, nie pooglądamy sobie razem zachodu słońca. O, a jednak. No, widzicie. Dobra, dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeśli odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i suba, jeśli jesteście tu nowi. Jak widzicie, wbiliśmy na kanał już aż 32 suby. I będzie z tego będzie z tej okazji będzie zapewne specjal. Może z moją mordą, nie wiem, ale na pewno będzie specjal i to jest już bardziej niż pewne, ale no, jak na razie nie mówię wam, że na pewno będzie, ale wiem, że powinien być. Więc ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie i na rap!